Woda zaprasza delegację na rozmowy. Ja myślę, że mamy tutaj polski stół z polską żywnością. Niech wojewoda przyjdzie do nas wszystkich. Nie będzie spotkania za zamkniętymi drzwiami, tylko otwarte dla każdego i niech się tłumaczy, jakie ma rozwiązania. Zapraszamy! 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 Ja jestem organizatorem. Trzy osoby, ale... Wojewoda zaprasza trzy osoby. Proszę media jakieś puścić. Panie z przedstawicielem całej Lubelszczyzny, my byśmy prosili, a nawet żądamy konkretnych rozwiązań. Bo miał pan postulaty, Michał Kołodzieczek dostał od nas obrońników prawne i logistyczne rozwiązania. Choć nie jesteśmy od tego. Polskim chlebem. Bardzo dziękuję. Siądźmy chwilę, porozmawiajmy, dlatego że ja też z kolei do państwa mam kilka pytań. Kto organizował spotkanie? Minister Siekierski, wiceminister Kołodziejczak, premier Donald Tusk. Nie zostaliśmy przeproszeni. Ja, jako reprezentant rządu, chciałbym was na tyle, na ile mogę, was w tym wspierać. Pan powiedział, że ja nie wywiązałem się ze swojego zobowiązania i nie zorganizowałem panu spotkania, o które pan prosił na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim. Zgadzam się. A ponieważ jesteśmy ludźmi uczciwymi, ludźmi honoru i ludźmi, mam wrażenie, poważnie się traktującymi, przynajmniej w takim przekonaniu żyłem do tej pory, chciałem panu powiedzieć, czy miał pan wiedzę i czy był pan na spotkaniu, w poniedziałek było nasze spotkanie, w sobotę w Zosinie, czy był pan na spotkaniu z ministrem Siekierskim, które ja organizowałem? Pan nie dostał żadnego zaproszenia. Ale był pan tam? Nie dostałem zaproszenia. Ja miałem zaproszenie. Teraz pani zarzuca. Proszę pana, to nie ja zapraszałem, tylko dostałem informację, że mam zorganizować spotkanie ze środowiskiem rolniczym. Gdzie się odbyło to spotkanie? Nie jest pan jedyną osobą, ja wiem, która reprezentuje. Ja nie dzielę reprezentantów na gorszych i lepszych. My też nie dzielimy. Super. Był pan, gdzie, czy nie? No to zadam pytanie, gdzie było to spotkanie. Ja chciałem dotykać. W Świetlicy w Zosinie. Tak. Byłem. Nie wpuszczono w pana. Ale ja prosiłem o pana. Rozumiem pana. Był tam dyrektor generalny. Nie było ani jednej osoby z urzędu, która podjęła jakąkolwiek interwencję, która by kogokolwiek nie wpuściła. Nie z naszej woli, jeżeli ktoś się tam nie znalazł, nie został wpuszczony. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Na spotkaniu 26 było państwa, ja nie pamiętam, 18, może 20 osób, jest lista obecności, zresztą można to sprawdzić. I podnosiliście państwo, pan przede wszystkim, bo pana kojarzę jako reprezentanta tych osób, które uprawiają owoce miękkie, pan Malinę. I chciałem się zapytać, czy przypomina pan sobie moment, kiedy mówiłem, że będzie okazja porozmawiać o swoich postulatach, dlatego że słyszałem od was, że odbywa się spotkanie w środę z ministrem Siekierskim. I dostałem odpowiedź tak. Ja powiedziałem, poprosiłem pana wojewodę o konkretne spotkanie w Zagłębiu Malinowym, bo my jesteśmy przedstawicielami... Ale indywidualne na jakim? Już panu tłumaczę. Jesteśmy przedstawicielami owoców jagodowych, bo mieszkamy w największym Zagłębiu Malinowym w Polsce. Nasze produkcje, 70% produkcji odbywa się u nas, w naszym rejonie. Produkujemy 10% malin na cały świat. Ja pana poprosiłem i są świadkowie, chcemy spotkanie z ministrem Siekierskim, jeśli chodzi o owoce jagodowe, bo o zbożach jest bardzo głośno. A o malinach pan Siekierski powiedział, że mamy wysłać do Afryki. Reprezentuje pan wszystkich rolników, czy tylko... Jagodowych wszystkich. Znaczy wszystkich, ale tak. Byłem u pana na rozmowach, reprezentowałem wszystkich, ale poprosiłem o spotkanie też jagodowe. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie na ale my nie inicjatywę jesteśmy w stanie... indywidualnych rolników wszystkim 2000 osób, które chcą w danym momencie, w czasie rzeczywistym się spotkać, takiego spotkania zorganizować, bo ja nie jestem premier Morawiecki, ja nie będę pana kłamał, że da się wszystko i że możliwe są rzeczy nierealne. Nazywam się Krzysztof Komorski i mówię panu prawdę, to co można, odróżnijmy, to co można od tego, czego nie można, od tego, co zgodne z prawem, od tego, co niezgodne z prawem. Wywiązałem się ze wszystkich przyrzeczeń, które wam złożyłem na tym spotkaniu. Dobrze. Napisaliście państwo na kartce, nie podpisując się pod nią, listę postulatów. Wszystkie te postulaty zebrałem w pismo oficjalne i 27 lutego wysłałem do ministra Siekierskiego rekompensaty różnic cen sprzedaży płodów rolnych, takich jak kukurydza, pszenica, pozostałe zboża, rzepak, owoce miękkie, malina, truskawka, zioła oraz produktów rolnych
pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie postulaty zostały ujęte, przekazane bezpośrednio do ministra Siekierskiego, sugerując, że nie wywiązałem się, uważam, że traktuje mnie pan niesprawiedliwie i czuję się w tym momencie pokrzywdzony. I bardzo mi przykro, że pan tak zrobił, dlatego że ja powiedziałem, że będę się z każdym z was spotykał tyle razy, ile trzeba będzie, tyle razy, ile trzeba będzie, będę wasze postulaty przekazywał do ministra. Problem owoców został w ogóle pominięty w tym momencie. Ale już panu tłumaczę. Przez Komisję Europejską, przez rząd. Na drugim szczycie rolniczym nie wpuścili nas jako przedstawicieli owoców jagodowych. Wróciliśmy do ludzi z niczym. Mogli nas na tarczkach wywieźć. Mimo to, że nikt nie ruszył tematu owoców jagodowych. I jak pan złożył te postulaty tam na górę, to mógłby się teraz pan upomnieć o te postulaty i rozwiązania, co dostał koło dzieci. Mielibyśmy prośbę. Na pewno się upomnieć. Macie moje słowo, że wszystkie te postulaty jest naciskiem na, rozumiem, potraktowanie oddzielnie tematu. Nie oddzielnie, złącz. No bo wszystko razem to jest tutaj. Razem jest, a na górze nie rozmawiamy o wszystkim. Rozumiem. Władza rozmawia z wybranymi ludźmi, bardziej ułożonymi pod sobie. Ja bym chciał powiedzieć o tych rekompensatach, bo lista firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy, jest oficjalnie wszędzie. Jeśli mamy dostać jakiekolwiek rekompensaty za sezon stracony 23 rok, mają płacić to firmy, które sprowadzały zboże z Ukrainy. Oni zalali ten rynek tym syfem. Jakiekolwiek regresy finansowe muszą mieć swoją podstawę prawną. Ja wiem, że bardzo... Ja się naprawię nie wiem. Wie pan co, jakbym był populistą, to bym panu powiedział, znaczy, panie wojewoda, wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za niekontrolowany wóz zboża, powinni wam wypłacić odszkodowanie. Panie wojewodo, jeszcze dwa zdania, jeżeli mogę. Ja reprezentantem jestem drobiarstwa. Nadal płynie dużo drobiu od oligarków z Ukrainy. Jest to po hipermarketach, biedronkach i tak dalej. My, producenci drobiu, kurczaka nie wyprodukujemy za 5 zł surowej tuszki. My 5 zł bierzemy w piórach, a oni po 5 zł surową tuszkę sprzedają. Tylko znak zapytania teraz. Mamy problem. Nasze dzieci jedzą to badziewie, to mięso. Proszę o wpłynięcie i zatrzymanie tego eksportu z Ukrainy od oligarków, bo miliony sztuk prowadzą nadal do Polski. Dzisiaj publicznie zobowiązałem się waszym liderom do tego, że znaczna część tego sprawozdania i tych informacji, które zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa po dzisiejszym dniu, a wiecie, że dzisiaj tych objazdów jest bardzo dużo, dużo spotkań jeszcze dzisiaj przede mną, bo chcę troszkę pojeździć po województwie, będzie poświęcona owocom miękkim, temu, o co dzisiaj walczycie, po co tutaj dzisiaj przyszliście. Będę prosił o to, aby przedstawiciel ministerstwa spotkał się również z waszym przedstawicielem po to, aby rozmawiać o możliwych rozwiązaniach tych problemów, które dotykają nie tylko wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy reprezentują producentów zbóż, ale ze szczególnym uwzględnieniem owoców miękkich. Proszę państwa, ja wcześniej też zobowiązałem się, że jako przedstawiciel administracji rządowej mam pewne narzędzia, którymi pokażę wam, że administracja rządowa w terenie robi dobrze swoją robotę, że to nie jest tak, że w sposób niekontrolowany wjeżdża tutaj niesamowita ilość produktów spożywczych i że oni nic nie robią. Robią wszystko, co tylko się da i to nie są czcze słowa, to są konkretne wyniki. Mam tutaj wyniki cofniętych produktów z konkretnych powodów. Jest pszenica, jest cukier 68,5 tony, pszenica 25 ton ponad, cukier buraczany 44. Są maliny. Malina mrożona 20 ton. Malina mrożona ponad 20 ton. Malina mrożona 12,5 tony. Cukru. Można by wymieniać. Te liczby na was nie robią wrażenia, ja to wiem. 75 tysięcy ton wjechało malin z Ukrainy, krajów trzecich. Polska produkuje 110 tysięcy ton. To ile to jest procent? Ja mam konkretną propozycję. Tutaj jesteśmy zebrani, jest pan wojewoda. Bo my mamy strajk zgłoszony na 75 godzin. To może my poczekamy do jutra, pan wojewoda zadzwoni do ministra Kołodziejczaka i dowie się, co zostało z tym pismem, które pan poparł do góry. Bo my nie mamy czasu nas przeciągać.
jak byłbym populistą albo reprezentantem jednej z partii, to powiedziałbym wam wszystko, co chcecie usłyszeć. Ale ja uważam, że wam się należy prawda. Dlatego... Tak, ale jeżeli nie ma rozwiązania z dzisiaj na jutro, to trzeba umieć tą prawdę przyjąć w tym momencie. Jeżeli nie mam rozwiązania z dzisiaj na jutro, przyznaję wam się. Rozwiązania do... Można mnie wyzywać, można we mnie rzucać jajkami i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem wam, że jest rozwiązanie z dzisiaj na jutro. Jest gotowe rozwiązanie i Kołodziejczaka na biurze. My rolnicy zrobiliśmy rozwiązania logistyczne i prawne. Da się, trzeba chcieć. Na pewno go o to zapytam. A tylko, ale to nie. Na niech pewno go o to zapytam. Przepraszam, że krzyczę, bo to nerwy są. Niech pan nie pyta, niech pan żąda. Bo pan jest przedstawicielem Lubelszczyzny, niech pan żąda, bo ma gotowe rozwiązania, którzy napisali to rolnicy, którzy są od produkcji, a politycy są od bronienia polskiej żywności. Dziękuję.